Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Paweł Broński i Artur Dernowski, który tę transmisję realizuje. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystości święceń diakonatu, które przyjmie dzisiaj czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej. Diakonat to jeden z trzech stopni kapłaństwa. Diakoni mogą cieszyć się różnymi uprawnieniami, należą już do stanu duchownego. Dzisiejszej liturgii przewodniczy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, biskup Grzegorz Suchodolski. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy za tych czterech alumnów, za wszystkich kapłanów, a także do modlitwy o nowe i liczne powołania do kapłaństwa. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. W duchowej łączności z pasterzem naszej diecezji, biskupem Kazimierzem, trwamy na modlitwie, aby w czasie tej Eucharystii włączyć do stanu diakonatu przez nałożenie rąk i modlitwę czterech naszych braci: Arkadiusza, Aleksandra, Marcina i Jana.
Dziękujemy Panu Bogu za ich powołanie. Dziękujemy za ich wiarę. Dziękujemy za to, że zechcieli przez czas formacji przygotować się do tego dnia dzisiejszego. Dziękujemy także ich rodzicom, rodzeństwu i wszystkim, którzy wsparli ich na początku ich decyzji przez całe 5 lat seminaryjnej formacji. Dzisiaj Kościół Siedlecki raduje się ich decyzją i włącza ich do stanu diakonatu, aby posługiwali naszym wspólnotom zgodnie z tym, co przypisane jest diakonom. Pozdrawiam wszystkich zebranych w katedrze siedleckiej na dzisiejszej liturgii. Pozdrawiam księży kanoników, kapituły, które są tutaj obecne. Pozdrawiam księży proboszczów, tych 4 wspólnot parafialnych, z których pochodzą nasi bracia. Was, drodzy szanowni rodzice, i wszystkich tutaj obecnych. Włączmy się w tę modlitwę, wypraszając dar nie tylko wierności powołaniu dla naszych braci, ale jeszcze jego dalszy rozwój, aby głębiej wchodzili w rozumienie tajemnicy umarłego i zmartwychwstałego, służąc całej wspólnocie Kościoła. Uznajmy na początku, że jesteśmy grzeszni i prośmy o Boże miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Jezus Chrystus wezwał swoich uczniów, aby służyli braciom, a nie wymagali, by ich obsługiwano. Spraw, aby Twoi słudzy, których dzisiaj wybierasz do stanu diakonatu, byli roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące. Nie uciekamy się do żadnych podstępów, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Lecz ukazywaniem prawdy poddajemy siebie samych w obliczu Boga, osądowi sumienia każdego człowieka. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Alleluja! Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Teraz diakon dokona prezentacji kandydatów do święceń diakonatu. Wezwani imiennie kandydaci podejdą do księdza biskupa i potwierdzą: jestem. Następnie ksiądz rektor poprosi księdza biskupa o udzielenie święceń zaprezentowanym kandydatom. Po prezentacji kandydatów wysłuchajmy z uwagą homilii księdza biskupa. Niech przystąpią mający przyjąć święcenia diakonatu. Arkadiusz Chromiec. Jestem. Jan Kociubiński. Jestem. Aleksander Lis. Marcin Sulej. Jestem. Czcigodny Ojcze, Święta Matka, Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu.
bracia i siostry. Oto przed chwilą ksiądz rektor Piotr przedstawił naszemu zgromadzeniu tych oto czterech braci: Aleksandra, Arkadiusza, Jana i Marcina, jako gotowych do przyjęcia święceń w stopniu diakonatu. Dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej, dla ich rodziców, parafii i bliskich, to powód do ogromnej radości i wdzięczności Panu Bogu. Dziękujemy wam, drodzy bracia, za waszą gotowość, za posłuszeństwo i uległość łasce, jaką Pan was obdarzył. Dziękujemy również waszym rodzicom. Razem z nimi cieszymy się, że owoc ich życia i miłości, a także trud kształcenia i wychowania, jaki podjęli, przybiera dziś w waszej decyzji tak konkretną formę daru dla Boga, dla świata i dla Kościoła. Jezus ciągle poszukuje tych, którzy będą solą ziemi i światłem świata. Te słowa Ewangelii usłyszane dzisiaj odnoszą się do nas wszystkich ochrzczonych, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, ale w sposób szczególny odnoszą się dzisiaj do naszych braci, którzy zostaną wyświęceni na diakonów. Być solą ziemi i być światłem świata to stać się szczególnym świadkiem Jezusa umarłego i zmartwychwstałego. Wiemy, że sól nadaje smaku potrawom i zapewnia ich trwałość, a światło rozprasza wszelkie ciemności. Tak jak sól i światło, tak również i nasi bracia, włączeni dzisiaj do stanu diakonatu, będą starali się być autentycznymi i żywymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Ten świat nie jest przychylny powołanym, bo zamiast przyprawy, którą Ewangelia nazywa solą, dzisiaj karmi ludzi różnymi innymi przyprawami i ziołami. I z pewnością będzie się buntował wtedy, kiedy wy będziecie starali się zapewnić trwałość Ewangelii wszystkim, których spotkacie na drodze swojego życia. Również i światło, które prezentuje świat, jest zgoła odmienne od światła Ewangelii. W blasku Jupiterów dzisiaj bowiem cenione jest zupełnie co innego niż prawda, dobro, miłość i piękno. A jednak podejmujecie się tej misji, by być solą ziemi i światłem świata. Nie idziecie walczyć ze światem, ale idziecie go przemieniać. Idziecie być tym, czym dusza w ciele. Idziecie być prawdziwymi chrześcijanami, gotowymi do posługi i do miłości, także tych, którzy staną przeciwko wam. Powołanie jest zawsze tajemnicą. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś otrzymuje zaproszenie do pełniejszego naśladowania Chrystusa. Nieraz może się wydawać, że do bram seminaryjnych powinni zapukać zupełnie inni, bardziej pobożni i gorliwsi, lepiej uformowani duchowo i eklezjalnie. Powołanie to dar i tajemnica. Tak uczy nas święty Jan Paweł II. Pierwszym działającym jest zawsze Bóg. Człowiek jest jedynie tym, który odpowiada. Kilka lat temu Aleksander, Arkadiusz, Jan i Marcin rozpoznali w sobie głos, który okazał się głosem Chrystusa. Zostawili wtedy swoje pasje i swoje plany i wyruszyli w wędrówkę, która poprowadziła ich nie ku czemu innemu, jak ku poznawaniu i coraz głębszemu rozumieniu tajemnicy Boga. Boga, który powołuje i który służy. Przywołani przez Niego,
za progiem seminaryjnej furty pozostawili własne ja i w postawie uległości temu, który ich wezwał, zaczęli swoją drogę formacji. Tajemnica powołania najpierw oznacza radykalne zerwanie ze światem, zerwanie w znaczeniu porzucenia dotychczasowych planów, rezygnację z relacji, które miały duże znaczenie i wartość, ale także zerwanie z duchem świata, który zbudowany jest na kulturze konsumpcji, na rywalizacji, na wydzieraniu sobie pierwszych miejsc, a także na hiperindywidualizmie, który często neguje wszelką zależność. Tajemnica powołania oznacza wejście w logikę uległości i posłuszeństwa, logikę oddania całkowicie swojej woli. Komu? Drugiemu. Nie tylko biskupowi i przełożonemu, im także, ale również drugiemu człowiekowi, bliźniemu, do którego zostaniecie posłani i dziełom, którym będziecie służyć. Nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli ktoś uważa, że jego zdolności są nieprzeciętne, ale powołanie nie jest grą w pojedynkę, jest zależnością. Dzisiaj w świecie wielu indywidualistów, także chodzących w sutannach i habitach, nie brakuje osób i inicjatyw, które chciałyby tworzyć Kościół po swojemu. Wśród pokus, jakie opanowują duchownych, są też i takie, że sam stworzę coś lepszego, że nie muszę wchodzić w te ramy, którymi żyje moja diecezja czy parafia. Tymczasem tajemnica powołania jest tajemnicą współuczestniczenia, tajemnicą partycypacji. Dlatego mówi nam Jezus: kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich i sługą waszym. Przeżywany przez Kościół synod wyraźnie wskazuje, że naszym celem jest podążanie razem. Nie głosimy siebie samych, usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Głosimy Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi. Kiedy za chwilę kandydatom do diakonatu postawionych zostanie 6 ważnych pytań, to zobaczymy, że każde z nich w pewnym sensie ograniczy cząstkę ich wolności na rzecz spraw wyższych, którym pragną poświęcić swoje życie. Za Jezusem powiedzą: nie moja wola, ale Twoja, Ojcze, niech się stanie. I tylko w takim oddaniu, i tylko w takiej ufności będą mogli wypowiedzieć, a później wypełnić swoje chcę, przyrzekam oraz chcę z Bożą pomocą. Drodzy bracia, Aleksandrze, Arkadiuszu, Janie, Marcinie, słowami pierwszego czytania mówimy wam: oddani posługiwaniu zleconemu przez miłosierdzie, nie upadajcie na duchu. Unikajcie postępowania ukrywającego sprawy hańbiące. Nie uciekajcie się do żadnych podstępów, ani nie fałszujcie słowa Bożego, lecz ukazywaniem prawdy poddawajcie siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. Pamiętajcie, że ten wielki skarb, który dziś otrzymujecie, nosicie w naczyniach glinianych i to z Boga ma być owa przeogromna moc, a nie z was. W adhortacji Pastores Dabo Vobis święty Jan Paweł II napisał, że każde chrześcijańskie powołanie pochodzi od Boga i nie zostaje ono nigdy dane poza Kościołem, lecz zawsze w Kościele i za pośrednictwem Kościoła.
Dlatego bądźcie posłuszni Duchowi Świętemu, bądźcie posłuszni Kościołowi. Umocnieni darem Ducha, będziecie pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości. Jako diakoni będziecie czytać Ewangelię, przygotowywać ofiarę eucharystyczną i rozdzielać wiernym ciało i krew pańską. Będziecie głosić kazania, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich i je błogosławić. Będziecie nosić wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Ściśle związani z ołtarzem, w imieniu biskupa lub proboszcza, będziecie pełnić dzieła miłosierdzia na wzór Chrystusa, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć. Wasze posługiwanie będziecie wykonywać, żyjąc w celibacie, który jest znakiem pasterskiej miłości i szczególnym źródłem owocnego działania w świecie. Będziecie diakonami, to jest sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służy, wypełniając chętnie wolę Bożą, w duchu miłości służcie z radością Bogu i ludziom. Aleksandrze, Arkadiuszu, Janie i Marcinie, nie utraćcie nigdy smaku Ewangelii i nie zagaście w sobie i przed światem jej prawdziwego światła, które oświeca każdego człowieka. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Amen. Teraz kandydaci do diakonatu staną przed księdzem biskupem, odpowiadając wobec wszystkich uczestników tej liturgii na stawiane im pytania, wyrażą wolę przyjęcia i pełnienia posługi diakona w Kościele w duchu miłości i pomocy prezbiterom dla rozwoju chrześcijańskiego ludu. Wyrażą też gotowość przechowywania tajemnicy wiary i głoszenia jej słowem i czynem, zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła, złożą przyrzeczenie zachowywania celibatu, który jest znakiem oddania się Chrystusowi. Wyrażą też wolę pogłębiania ducha modlitwy i sprawowania liturgii godzin oraz gotowość kształtowania swego postępowania na wzór Chrystusa. Na zakończenie składanych przyrzeczeń każdy z kandydatów, klęcząc przed księdzem biskupem, złoży przyrzeczenie czci i posłuszeństwa swemu ordynariuszowi, gdyż pełnienie posługi diakona jest możliwe tylko w ścisłej łączności ze swoim biskupem. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń diakonatu, musicie wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam każdego z was. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Chcę. Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem
zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Chcę. Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego waszemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Chcę. Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Chcę. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Kościół w ważnych momentach swojej posługi przywołuje wstawiennictwa świętych. Czyni to również dzisiaj przy udzielaniu święceń diakonatu. Podczas śpiewu litanii do wszystkich świętych kandydaci do diakonatu padną na twarz. Leżenie krzyżem jest wymownym znakiem głębokiego uniżenia człowieka wobec majestatu Boga, a równocześnie otwartości na przyjęcie Ducha Świętego i Jego darów. Bo przecież On jest sprawcą uświęcenia. My również będziemy się modlić w intencji kandydatów do diakonatu, wzywając wstawiennictwa świętych. W czasie śpiewu litanii przyjmujemy postawę stojącą, gdyż przeżywamy jeszcze okres wielkanocny. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby udzielił łaski swojego błogosławieństwa tym sługom, których wybrał do świętego stanu diakonatu. Christe eleison, Christe eleison.
Panie Pawle II, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłości, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie, od grzechu każdego, wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił i uświęcił, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, uświęcił i konsekrował, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Panie Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tych, którym zamierzamy powierzyć pełnienie świętego posługiwania, przez Chrystusa, Pana naszego.
Rozpoczyna się obrzęd święceń. Za chwilę kandydaci podejdą do księdza biskupa. Biskup na każdego z nich w milczeniu włoży ręce. Ten gest pochodzi od apostołów, którzy tak ustanowili diakonów do posługi w Kościele. Szczytem liturgii święceń diakonatu będzie uroczysta modlitwa święceń. Podczas niej kandydaci będą klęczeć. Celebrant zaś będzie się modlił, aby Ojciec Niebieski zesłał na nich Ducha Świętego, który umocni ich siedmiorakim darem swojej łaski do wiernego wypełniania posługi diakona. Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku starego prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła apostołowie Twojego Syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby im udzielił siedmiorakim darem Twojej łaski, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć,
dostąpią królowania z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. W tym momencie nowo wyświęceni diakoni otrzymują strój diakoński. Jest nim stuła zakładana przez lewe ramię i złączona pod prawym ramieniem oraz dalmatyka. Diakon nakłada te szaty zawsze, gdy spełnia swoją posługę podczas czynności liturgicznych. W założeniu dalmatyk nowo wyświęconym diakonom pomogą księża proboszczowie ich rodzinnych parafii. Teraz ksiądz biskup przekaże każdemu diakonowi księgę Ewangelii. Misją diakona jest bowiem między innymi posługa słowa. Diakon, stając się głosicielem Chrystusowej nauki, będzie innym pomagał uwierzyć, jako że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Posługa diakona będzie realizowana w łączności z biskupem, który na znak jedności i pasterskiej odpowiedzialności za budowanie wspólnoty Kościoła udzieli każdemu diakonowi pocałunku pokoju. Tym ojcowskim gestem księdza biskupa kończy się obrzęd święceń diakonatu, a rozpoczyna liturgia eucharystyczna. Nowo wyświęceni diakoni podejmą swoją służbę przy ołtarzu, na którym Chrystus mocą Ducha Świętego uobecnia tajemnicę swojej śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Eucharystia jest dla wszystkich wyznawców ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela źródłem wzrastania w świętości i mocy w dawaniu o Nim świadectwa wobec świata. Obudźmy w sobie wdzięczność Bogu za Jego dobroć oraz gotowość współofiarowania się Mu razem z Chrystusem. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać.
Ojca. Uwielbiamy Cię, mądrości przedwiecza, żywe Słowo Boga. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Ojcze Święty, Twój Syn obmył nogi uczniów, aby dać nam przykład. Przyjmij nasze dary, z którymi oddajemy samych siebie na duchową ofiarę oraz napełnij nas duchem pokory i miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, albowiem Pan Jezus, zwycięzca grzechu i śmierci, wstąpił do nieba jako Król chwały, którego podziwiają aniołowie. On jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, sędzią świata i władcą stworzenia. Wstępując do nieba, nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki mistycznego ciała również tam wejdziemy. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty,
Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Kazimierzem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią, wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją także za naszych braci, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na diakonów. Zachowaj w nich swoje dary, aby z Twoją pomocą skutecznie spełniali posłannictwo, które od Ciebie otrzymali. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha, uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Bo to wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa,
składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty naszych braci posiliłeś ciałem i krwią Chrystusa. Spraw, aby byli wiernymi sługami Ewangelii, sakramentów i dzieł miłosierdzia, na Twoją chwałę i dla zbawienia wiernych, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kościół Siedlecki dziękuje Bogu za nowych diakonów. Łączymy się w radości, jaką przeżywają ich najbliżsi. Rodzice, rodzeństwo, krewni, kapłani, przedstawiciele rodzinnych parafii i goście. Wspierajmy naszą modlitwą nowo wyświęconych diakonów, aby gornie pełnili swoją posługę w Kościele i aby w odpowiednim czasie, wezwaniem przez biskupa, mogli przyjąć święcenia prezbiteratu. Na zakończenie dzisiejszej liturgii ksiądz biskup udzieli uroczystego błogosławieństwa. Umocni ono diakonów w ich posłudze. Dla nas wszystkich tu obecnych to błogosławieństwo jest zadatkiem Bożych łask. Po zakończonej liturgii ksiądz rektor zaprasza wszystkich księży oraz zaproszonych gości diakonów na obiad do seminarium na godzinę 12:30. Teraz przedstawiciel nowo wyświęconych diakonów wypowie słowa podziękowania. Ekscelencjo księże biskupie Grzegorzu, magnificencjo księże rektorze, drogi ojcze Macieju, wszyscy czcigodni księża, drodzy bracia klerycy, kochane rodziny, wszyscy zebrani goście. Na samym początku pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dar naszego powołania, za to, że w Jezusie Chrystusie oddał się nam całkowicie aż do ofiary z samego siebie, a teraz złożył to samo pragnienie służby na Jego wzór w nasze serca. Jego miłości i łasce wszakże wszystko zawdzięczamy. Ekscelencjo księże biskupie Grzegorzu, dziękujemy za przewodniczenie liturgii i udzielenie nam przez nałożenie rąk daru Ducha Świętego, daru i zadania, jakim są święcenia w stopniu diakonatu. Święty Jan Paweł II, patron naszego seminarium, w przemówieniu do diakonów stałych, którzy przeżywali swój jubileusz, powiedział: oto wasza misja, drodzy bracia, przyjąć Ewangelię, z wiarą zgłębiać jej orędzie, miłować ją i świadczyć o niej słowem i czynami. Przeżywajcie tę misję z radością i wiernie. Pełni więc wielkiej nadziei i radości, chcemy wiernie wypełniać tę posługę. Jesteśmy świadomi własnej ułomności i trudu służby, ale wierzymy, że trzymając się mocno Chrystusa i umocnieni łaską Bożą, podołamy wszystkim obowiązkom. Dziękujemy również i łączymy się duchowo z księdzem biskupem Kazimierzem. Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji i pasterską troskę, jaką włożył w naszą formację. Magnificencjo księże rektorze, dziękujemy za dotychczasowy okres formacji, który przygotował nas do przyjęcia święceń, za to, że uznano nas godnymi tego zaszczytnego daru. Dziękujemy za wszelką życzliwość, jaką otrzymujemy od księdza rektora i za to, że mamy dobre warunki do formowania swego serca na wzór serca Jezusowego. Czcigodny Ojcze Macieju, dziękujemy za przygotowanie nas do święceń od strony duchowej, za przeprowadzone rekolekcje, przez które poznaliśmy istotę diakonatu i przygotowaliśmy się na przyjęcie uświęcającej mocy Ducha Świętego. Dziękujemy za niezliczone spowiedzi i rozmowy duchowe oraz za przykład kapłaństwa i wzór patriotyzmu. Dziękujemy księdzu prefektowi Przemysławowi oraz księdzu prefektowi Mariuszowi za sprawowanie pieczy nad nami, za wielką życzliwość i wszelką troskę włożoną w nasze wychowanie. Dziękujemy księdzu ekonomowi Jarosławowi Kopciowi za troskę o przyziemne sprawy naszej formacji seminaryjnej i przypominanie, że jak głosi benedyktyńska dewiza, po ora trzeba też labora. Dziękujemy również naszym byłym moderatorom,
księdzu Łukaszowi Gomułce i księdzu Krzysztofowi Domańskiemu. W tym miejscu wspominamy także świętej pamięci księdza kanonika Krzysztofa Skwierczyńskiego, naszego ojca duchownego. Wiele mu zawdzięczamy i zachowujemy pamięć o nim w naszych sercach, a pełni chrześcijańskiej nadziei wierzymy, że ojciec Krzysztof wspiera nas swoją modlitwą zanoszoną do Boga. Dziękujemy naszym księżom proboszczom, którzy troszczą się o nas jak o własnych synów podczas pobytu w parafii. Jesteśmy wdzięczni za cenne rady i wszelkie wsparcie, jakie od księży otrzymujemy. Dziękujemy także wikariuszom naszych rodzinnych parafii za życzliwość i wprowadzanie nas w kapłańską wspólnotę. Dziękujemy księżom diakonom i braciom alumnom za to, że pomimo iż jesteśmy z tak wielu stron naszej diecezji, potrafimy stworzyć wspólnotę, w której możemy wzrastać duchowo i ćwiczyć się w cierpliwości. Dziękujemy za życzliwość i wszystkie modlitwy, które zanosiliście do Boga za nas podczas naszych przygotowań do święceń. Na ręce księdza doktora Łukasza Celińskiego chcemy podziękować asyście liturgicznej za uroczystą celebrację sakramentalnych misteriów. Na ręce księdza doktora Piotra Radzikowskiego pragniemy podziękować naszej seminaryjnej scholi za piękny śpiew, który pomógł nam głębiej przeżyć dzisiejszą uroczystość. Pragniemy podziękować również naszym rodzicom za dar życia, za wychowanie, bo to od was wszystko się zaczęło. Chcemy powiedzieć, że was bardzo kochamy i nadal jesteśmy waszymi synami. Dziękujemy także wszystkim naszym bliskim. Na koniec pragniemy również wyrazić wdzięczność księżom Marianom ze Skórca i wszystkim posługującym w parafii Skórzec, gdzie przeżywaliśmy nasze rekolekcje. Wszystkich nie sposób wymienić, dlatego dziękuję wszystkim tutaj obecnym oraz łączącym się z nami przez transmisję internetową. Dziękujemy za waszą obecność i modlitwę za nas. Jako nowi diakoni Kościoła Siedleckiego wyrażamy naszą gotowość do służby Jezusowi, Kościołowi i wszystkim ludziom. Niech Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, sam go dokona. Kończymy naszą uroczystość potrójnym błogosławieństwem. Błogosławimy nowo wyświęconych diakonów i wszystkich tutaj zgromadzonych, a także łączących się z nami za pośrednictwem diecezjalnej telewizji Faro TV i łączy internetowych. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wzięli udział w naszej dzisiejszej modlitwie i życzymy teraz dobrych owoców. Bądźcie światłem świata i solą ziemi. Bądźcie świadkami Jezusa umarłego i zmartwychwstałego. Pan z wami. I z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który was powołał do posługiwania ludziom w swoim Kościele, niech was obdarzy wielką troskliwością o wszystkich, a zwłaszcza o cierpiących i ubogich. Bóg, który wam powierzył głoszenie Chrystusowej Ewangelii, niech was wspomaga, abyście żyli zgodnie z Jego Słowem, jako Jego szczerzy i gorliwi świadkowie. Bóg, który was ustanowił szafarzami swoich misteriów, niechaj sprawi, abyście naśladując Jego Syna Jezusa Chrystusa byli na świecie sługami jedności i pokoju. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Amen.